dzień dobry o wczesnej porze. Powiem tak, za oknem taka niespodzianka, że głowa mała. Napadało tyle śniegu, że będę musiał wyjść dużo, dużo wcześniej, żeby to ogarnąć. To jest po pierwsze. A po drugie, po to, że po prostu jazda będzie na pewno mega przyjemna, więc shocking. Także na ten moment to Janusz idzie, wiecie co zrobić pierwsze? Ogarnąć się. No teraz to się witam tak twarzowo, baranek, że tak powiem, niewyspany. Niewyspany. Budzik zadzwonił, to była złość. To była złość i nieprzyjemnie tak, o. No niestety. Trzeba to trzeba. Tutaj dostałem przykaz, że barana mam nie myć. 3, nawet do 5 dni, dopóki on się sam nie przetuści. Bo jest mega wysuszony przez trwałą i to się zgadza. Natomiast no jak wstałem i rano się zobaczyłem w lustrze, tak mówię, stara śpiewka, każdy włos w inną stronę. Ale udało mi się go trochę pianką ogarnąć, tak żeby nie myć, tak? No bo jednak nie chcę zepsuć efektu, no jeżeli się nie myje, no to się nie myje, tak? No trudno. Life is brutal, trzeba to trzeba. Oczywiście przygotowałem sobie śniadanie, standardowo to co mi rano bez problemu przychodzi, czyli taki tam jogurt, skyr, płatki owsiane, banan, jabłko, tylko dzisiaj bez cynamonu, bo grzałem trochę na szybko, aż mi się ciepło zrobiło. Trochę schłodzimy. O, trochę wiaterku. Tak, także no dogrzałem, bo naprawdę czasu mi tutaj mało zostało, nie to mój telefon. Mało mi czasu zostało, mało, bardzo mało, więc zaraz będzie na szybko jedzenie. W ogóle mamy minus 4 stopnie i pełno tego śniegu. Naprawdę tego śniegu w cholerę spadło. No nie podoba mi się to. Muszę się dopakować do torebuni od razu. Ja dzisiaj biorę łyżeczkę, ponieważ biorę sobie zupę do pracy. I to będzie ta zupa pieczerkowa z makaronem. No bardzo ładnie wygląda, już wczoraj mi korciło, żeby ją zjeść, mówię, ale nie, zostawię do pracy. Więc mam i więc biorę. Torebunia częściowo przygotowana. Jeszcze dopakuję kilka rzeczy, zaraz będą gotowe. Odmrażacz jest. Się okazało, że tam jest mocna warstwa śniegu przymarznięta do siebie. No to trudno, będziemy psikać na całego. Przepraszam, jeszcze tak na chwilę się rozłożę. A co tam? Janusz musi się jeszcze na chwilę rozłożyć. No, także tak to wygląda. Teraz jestem rozłożony, to znowu za wysoko. Nie dogodzisz. I tyle. I chce mi się spać. Strasznie. Jeszcze na dodatek, nie wiem, czy to pani dozorczyni, czy jakaś firma, chodzą i odśnieżają, nie? Słychać uderzanie tej drewnianej, jak to się nazywa? Dobra, powiedzmy tej drewnianej łopaty do odśnieżania. Rano jest, rano jest. I ten, i mnie ten dźwięk zawsze usypiał, zawsze. Czy właśnie takiego odśnieżania przez człowieka tą łopatą, albo ten traktorek, co jeździ, taki też odśnieża, bo ja przy nim też mogę spać. Ja go po prostu słyszę, mogę przytulić się do poduszki i Janusza nie ma, to po prostu śpi. Albo przy kosiarce, nie? Tak jak czasem wam mówię, tam gdzieś wakacje czy na wiosnę, jak koszą ci tutaj trawy, to też nieraz na filmach mówiłem, że ojejku, jak mi się chce spać przez to. No, także taki dźwięk dodatkowy. W ogóle jest, wiecie, usypiacz mój. Mój usypiacz. Co tam się moje notesy piszą? Co piszą, bo dzisiaj akurat nic specjalnego zaplanowanego to na pewno nie mam. Bo ja to wiem. O mój Boże, która godzina? Ile mamy czasu? Jeszcze trochę. Dobra. Światowy Dzień Pizzy. O, pizzunia. A zjadłbym takiej hawajskiej. W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. No, to jest bardzo mądre przesłanie. Niestety, to tak jak z nosem. Rzuca nam kłody pod nogi, musimy się nauczyć chodzić. Święta prawda. Biorę swoją pomadunię, która jest obrzydliwa. Nie pamiętam, skąd ją wyrwałem. Chyba z Auchan. Nie wiem. Kupiłem, bo ta moja Nivea granatowa się kończyła. Wziąłem tę waniliową, zwykła biała tam, wiecie, bez tam kolorów, nie?
Nie, u mnie to jest po prostu konieczność z racji no, tego ciągłego mycia zębów, ten miętol ciągle dotyka ust i po listerinie, który tam non stop jest używany i po prostu po tym pieką usta strasznie. To mi ratuje, wiecie, życie. Ale taki ma obrzydliwy posmak. Taki, jakbyś się smarował zwykłą wanilią, tą wanilią, wazeliną albo, nie wiem, parafina, fuj, nie do pisania w ogóle. Nie pasuje mi to strasznie. Co ja wam mogę powiedzieć? Dziubaski, pogadałbym do was jeszcze trochę, ale przykro mi, musimy się zbierać. Nogi ściągam z łóżka, bo już się robi za wygodnie. Tak wygodnie, że ja już to by sobie przysnął. Taka jest prawda. Tam czeka na mnie góra śniegu. Kto to w nocy wymyślił, żeby ten śnieg padał, co? Kto to? Wczoraj akurat po 22 dopiero szedłem spać i śniegu jeszcze nie było. A się stało dopiero późną nocą. Wczoraj gadałem jeszcze przez telefon, kuzynka mówi, ma padać śnieg. Ja patrzę na tę swoją pogodę i pchonowską, a tam nic. Więc co ty gadasz, bo coś tu, moja pogodynka by mnie nie oszukała. I wychodzę z pretensją, wiecie. Ale no niestety, moja pogodynka zawiodła. Niestety. Life is brutal. Nie no, dobra, no. Nie ma się co rozczulać, trzeba iść po prostu to zrobić. Więc ja tam zaraz ruszam na podbój śniegu samochodowego. Martwię się tylko, aby to jakoś tak mocno nie przymarzło. Bo to się ten... Kurczę, takie mikrowłoski mi wychodzą i gilają mi w czoło. Nie podoba mi się to. Zaraz będzie ciach, ciach. Będą mnie tak gilgotać. Będą mnie gili, to je utnę. Dobra, chyba bo ja jeszcze muszę zjeść. Znaczy będę ubierał się, ogarniał w międzyczasie jadł. To jest taki mój standardowy rytuał, że ja nie siedzę kulturalnie jak człowiek sobie nie zjem, tylko ja zapierniczam w tej nazad i po prostu jem w międzyczasie. No tak to u mnie wygląda. Także taki poranek, dużo śniegu, jedzonko i cóż, no i zaraz startuję do roboty. Dojechał na miejsce, ale powiem wam, że się jechało nieciekawie. No tak nam pogoda dzisiaj pokrzyżowała plany i to wszystko, że głowa mała. Muszę pozabierać się, porozpakowywać stąd.
co tu pozabierać, to bierzemy, to bierzemy. No, także pogoda dała nam niezłego tam kopa. Niestety nigdzie, nawet na kawałku trasy, nie widziałem ani jednej odśnieżarki. Nic, po prostu nic. A przecież ten śnieg no nie padał na pewno godzinę temu, bo tyle go napadało. Ja ten samochód odśnieżałem, odśnieżałem i odśnieżałem. Tyle dobrego, że ten śnieg był taki dość suchy. No wiecie, o co chodzi, nie? Był suchy, to nie było tego problemu, że tam, nie wiem, taki mokry, ciężki. Nie, ta szczotka tak szła w miarę sprawnie, więc dość przyjemnie. A teraz powiem tak, zabieram się do roboty. Muszę się napić kawczana, bo mi się chce. I może doda mi trochę energii życia, bo jakoś nie mam za specjalnie, szczerze powiem. I tyle, no i trzeba coś przeboleć te swoje godziny pracy. I do domku. No taka jest prawda. No to dziubaski, cóż ja wam mogę powiedzieć. Ja idę pracować i odzywam się po robocie. No witajcie dziubaski późniejszym popołudniem, tak wiecie, po pracy. Po pracy z kawczanem i będziemy w tle słyszeli pracującą tutaj córkę Bosze, zmywarkę. Cóż mogę wam powiedzieć? Dzień minął jak szalony, także cieszę się bardzo, bo jak dzień w pracy mija szybko, to fajniej, no. Mniej cierpienia, jak to mówią, nie? Wiadomo. Co mogę powiedzieć? Dzień minął szybko, kurczę, poczekajcie, zaraz mi zadzwoni telefon, to napiszę, że zaraz odzwonię. Za parę minut dzwonię i tyle. Już nie będziemy teraz przerywać, żeby gadać. No, także dzień minął jak szalony, w domu kawczan. Byłem w jednej piekarni. Chciałem sobie bułki kupić, ale jak zacząłem cenę za bułkę 2 zł 5 groszy. Mówię. Komuś coś nierówno pod sufitem. Więc poszedłem do innego sklepu, do takiego, w którym dawno nie byłem. Kupiłem dwie takie zwykłe, duże kajzerki. Naprawdę spore, jak na takie kajzerki. Spoko, nie? Taka duża. Po prostu chcę kolację z taką normalną kanapką. Tak, wiecie, nie z tym chlebkiem waza moim, tylko taką zwykłą kanapkę, wiecie. I wziąłem mały grzeszek. Bo zobaczyłem, mówię, kurczę, dawno nie jadłem, w ogóle niezły szok. W ogóle zapomniałem, że te produkty istnieją. Taki, nie wiem, to jest wafelek z nadzieniem w środku, ma takie elementy galaretki. No, myślę, że tam spokojnie to rozumiecie, znacie. Jezu, moment. No. Także kupiłem. No jestem zadowolony. Teraz do kawczana szybko zjem jednego, bo zaraz się biorę za robotę w chałupce. W ogóle wszedłem, założyłem laczki, tak chodzę po tym mieszkaniu i normalnie cały czas czuję piasek pod stopami. Ja nie mam pojęcia. Chyba krasnoludki tu przychodzą, jak mnie nie ma i roznoszą mi po chałupie. No przecież sam, ja aktualnie żadnych gości nie miałem, ani wczoraj, ani dziś, ani w ogóle, więc no nie miewam na razie gości i sam staję na tym chodniczku na przedpokoju. Naprawdę ja nie wejdę w butach poza ten chodniczek. Buty są ściągane stricte na chodniczku. Ja normalnie czuję piasek pod laczkami, więc zaraz po prostu poprasuję i biorę, podłączam Azora i będziemy odkurzać, bo no denerwuje mnie to. Nienawidzę piasku pod laczkami, no bo to jest najgorsze, co może być. No i dobra. Cóż mogę wam powiedzieć? Kawa dobra. Moment. Dobra. Jest okay. Kawa dobra. Zjemy tego przekładańca. Znaczy przekładańca, to nie jest przekładaniec. Rożka zjem, jak bym go zwał. Kolacja to potem. Bo na razie bułeczki schowamy, bo nie będą potrzebne. Kolacja potem, teraz poprasuję, porobię. W ogóle bardzo się cieszę, bo ja tylko na razie czytam te komentarze, jeszcze nikomu nic nie napisałem. Może uda mi się później na spokojnie usiąść i po prostu sobie to poczytać i wam odpisać, tak wiecie, normalnie, nie gdzieś tam w pośpiechu, tu z odkurzaczem, tu odpisywanie. Więc postaram się gdzieś tam na spokojnie usiąść, poodpisywać. Bardzo dziękuję za miły odbiór nowej fryzury. No po prostu jestem w szoku. I te wasze dobre, miłe słowa, że odmieniło mnie to, odmłodziło. Naprawdę bardzo mi miło. Także cieszę się, że zaakceptowane przez moje doborowe towarzystwo. To się liczy.
To jest bardzo ważne. Żeby nie było. Dobra, dziubaski, no to ja się biorę za robotę. Będzie się po prostu odzywać w międzyczasie. Przygotowany, mój biedny, poszkodowany, to ten posklejany tutaj, ale to niczym nie przeszkadza, więc... Kiedyś patrzyłem na tę rękojeść, to kosztowała 80 zł, tak mówię, bez sensu. 8 dych płacić za plastik bombastik, jak skleiłem i też jest dobrze. Więc nie będziemy tutaj robić rabanu. Tak, wyszedł George z szafy, ponieważ to będzie walka z piaskiem. To tutaj jest potrzebna konkretna moc. Jednak te odkurzacze bezprzewodowe nie są takie w 100% fantastyczne. Więc cóż mogę powiedzieć? Będę jechał tym. Poprasowałem, porobiłem. Coraz bardziej mnie zaczyna siakać mały głodek, więc... No nie wiem, tak myślałem, że może... Dobra, zaraz odbiorę. Może, żeby najpierw... wykąpać się, a potem dopiero kolację. No w sumie to nie byłoby głupie wyjście, nie? No właśnie. Dobra, zobaczę się, co wyjdzie w praniu. Teraz Janusz bierze się tutaj za George'a, będziemy odkurzać chałupę. I tyle. Powiem wam, że tak, dla mnie taki dzień popołudnie, takie późne po pracy, to już dla mnie to nie ma co. Ja bardziej wolę przed pracą mieć na popołudnie do pracy, bo wtedy rano jestem w stanie więcej zrobić. I tak to w takim całym dniu takiego schetania, to już mi się nic nie chce. To bym się tylko wykąpał i leżał. A robić też coś tutaj trzeba, nie? No właśnie. Ale dobra, odpalam George'a. George, kapuśniak, odpalaj się. I lecimy z tematem. Dobra. Powiem tak, oczywiście po przemeblowaniu w łazience mamy troszeczkę inne warunki do nagrywania filmów tutaj łazienkowych, ale spokojnie, żadnych golasów nie będzie. No, 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 już tam widzę te zbereźne myśli. Nie ma, nie ma. Co mogę powiedzieć? Bardzo dużo i bardzo często padają pytania o retinol. Ja gdzieś tam o nim wspominam oczywiście. Ile nakładam, ile co tam i tak dalej, i tak dalej. Ja często odpisuję, że wypowiem się na ten temat w filmie, dlatego że po prostu jest łatwiej się wypowiedzieć, niż każdemu po kolei teraz opisać procedurę. No wiecie, o co chodzi, tak? No wiadomo. Więc jakby nie było. Ja zawsze zaczynam oczywiście od oczyszczania. I na ten moment jedna z lepszych i naprawdę mega, mega tanich pianek to jest ta z Ziai. Nie wiem, 11 zł, 12 w Rossmanie ja ją kupuję, nie? Mega taka gęsta, kremowa. Nie tak jak ta z AA, że ledwo nałożyłem na twarz i już czułem tylko tarcie skóry dłoni o skórę twarzy i po prostu prowadziło to do dyskomfortu. A tym samym do zaburzania bariery hydrolipidowej, czego oczywiście unikamy. Tutaj tego nie ma. Dwie pompeczki. Ja czasem jak mam ochotę po prostu na taki wieczór po ciężkim dniu, taki dla siebie, relaksujący, taki wiecie, na spokojnie. Biorę sobie trzy pompeczki, to jest tak gęsto i tak wiecie, taki masaż sobie przeprowadzam. Po prostu aż przyjemnie. Taka jest prawda. I tak to wygląda. Natomiast wracając do retinolu. U mnie niezmiennie jest to kolejne opakowanie emulsyjne serum 0,5% czystego retinolu, 4% witaminy C, CBD, nie wiem co to jest, i koenzym Q10, odnowa i stymulacja. Dlaczego 0,5%? Odkąd Unia Europejska wprowadziła te jakieś tam regulacje, to 2% gdzieś tam został wycofany, bo podobno za silny. A 1% kosztuje aktualnie tyle, że zdecydowanie te firmy po prostu sobie na tym korzystają. Więc ja używam 0,5%, tylko po prostu używam go częściej. Codziennie, co drugi dzień. Nie ma tutaj to jakby żadnego większego znaczenia. Bo ja już mam tak przyzwyczajoną tę skórę, że tam ja nie odczuwam jakiegoś wielkiego dyskomfortu, wielkiego pieczenia, łuszczenia się. Faktycznie ta skóra gdzieś tam miejscami się łuszczy. Najczęściej piecze mnie tutaj przy oczach, dlatego że ogólnie rzecz biorąc retinolu w okolicy oczu nie wolno. Ja to mówię tylko o sobie, ja tak robię. Ja to sobie tutaj normalnie nakładam. Nic tam szczególnego się nie dzieje, oprócz tego, że trochę może potem piecze. Ale cóż, no złuszcza się. Też musi być jakiś tam efekt, nie? Także, no i ja zaczynam od oczyszczania, nie? Z racji, że jestem, odkąd się nauczyłem takiej prawidłowej pielęgnacji, to jestem zwolennikiem delikatnie, ewentualnie dłużej. Czyli po prostu zbliżam sobie buzię. Normalnie tam. Zbliżonymi dłoniami, bez jakichś tam efektów.
I ta pianka po prostu. Ona ma taki delikatny, leciutki, kosmetyczny zapach. No zobaczcie. O Jezu, ja po prostu to uwielbiam. Serio. Ja to po prostu uwielbiam. Dobra. Myślę, że tak. Teraz to tutaj sobie przyspieszę, bo to się zejdzie. Albo w ogóle was wyłączę. I po prostu po spłukaniu, po dokładnym wyczyszczeniu buzi odezwę się na nowo. O, i tak to wygląda. Po umyciu i dokładnym opłukaniu buzi z tej pianki po prostu wycieram się takim jednym ręcznikiem papierowym. Jeden listek zupełności wystarcza. Wydaje mi na moje potrzeby. Nie wiem, oczywiście jak ty potrzebujesz więcej, to możesz sobie używać więcej, ja nie mówię, że nie. Natomiast no, w moim przypadku jeden z tych moich ulubionych ręczników z Biedronki w zupełności wystarcza. Dobra, i retinol jak kretinol. Ludzie są ciekawi, ile ty tego nakładasz. Oczywiście nakładaj tyle, ile potrzebujesz według własnego uznania i potrzeb, też bez przesady. Ja to sobie biorę pompeczkę jedną i delikatnie sobie najpierw rozmarowuję drugą pompeczkę i też sobie delikatnie rozmarowuję trzecią pompeczkę. Tutaj włosy oczywiście, to będzie tak trochę problem. I trzecią i czwartą pompeczkę. I to jest wszystko. Ja sobie potem delikatnie rozmarowuję. Powiem wam tak, że te kosmetyki z Basic Lab, one mają prawie wszystkie tak przyjemne i tak fajne zapachy, że po prostu aż miło. Aż miło, o tak. Widzicie, ja tutaj nie robię żadnych nadzwyczajnych efektów. I tyle. I zostawiam tak do wyschnięcia. 30-40 minut. Czasami trochę więcej, jak mi się zapomni, albo tam, nie wiem, oglądam film i mi się po prostu nie chce wstawać. Ja tutaj nie odczuwam jakiejś tragedii, jak to nie będzie po 30 czy 40 minutach, tylko troszeczkę dłużej. Wszystko działa poprawnie, no nic się nie dzieje. I tak jak mówiłem, normalnie podjeżdżam pod oczy. Jest ok. Natomiast tam po tym czasie 30-40 czy dłużej, jak wpadam, to ja już nie używam żadnych takich kremów typu, tak jak tutaj mam kolagen z Jandy na przykład na noc. To używam w dniu, kiedy nie używam retinolu, czyli robię sobie taką inną rutynę pielęgnacyjną do odbudowy bariery hyaluronowej. Wtedy używam jedno serum, drugie serum, ale to nie jest na ten film. Tu tak stricte chciałem o retinolu tylko powiedzieć. Natomiast oglądam panią, nie wiem, ona jest chyba kosmetyczką, która pokazuje właśnie kosmetyki i z dobrym składem, i z lepszym, i opowiada trochę o nich. Zaciekawiła mnie jednym produktem. To jest cień. Lekki krem do twarzy 6 w 1. Cera normalna i mieszana, odżywczy. To jest ten. I wiecie, że ona go porównała do kremu Niva, tego niebieskiego jasnego. Bo wiecie, krem Niva jest ten granatowy, standardowy. Plus ta wersja lżejsza. Oj, ciepło się już robi tutaj. On miał oczywiście grzejnik na 5. I jest porównany właśnie do tego kremu Niva lżejszej wersji. I powiem tak, ja po prostu ten krem uwielbiam. Mam go jeszcze sporo, ale oczywiście, że tak powiem, mam zamiar odkupić. No i dobra. I z racji, że nie będę was trzymał już tak długo, bo i też będę chciał zaraz zmontować film, zjeść kolację, po prostu cieszyć się już resztką wieczoru, więc dzisiaj zrobimy to tak normalnie. Trochę na skróty, czyli nie będę czekał tych 30-40 minut, tylko po to, żeby potem przyjść tutaj nałożyć wam krem, bo ja przez ten czas tu zmontuję sobie vlog, zjem kolację i wiecie, i będę miał wieczór dla siebie, a umówmy się, że tego potrzebuję. Bo gdybym nie nagrywał dla was filmu, dzisiaj nie pokazywał, tym sobie tam przed snem ten krem dopiero nałożył. No ale dla was specjalnie nie ma problemu. I normalnie smarowywuję taki krem odżywczy. To może być też inny krem. Może być Allantan Dermoline niebieski. To może być Mia niebieska. Neutra, może być ta granatowa lub niebieska. Jaki tam jeszcze może być?
z Garniera, te aloesowe. Takie kremy typowo okluzyjne, które mają zrobić po prostu tylko okluzję. One mają nam nawilżyć i tyle. O, i to jest wszystko. Zobaczcie. Muszę trochę lustro, bo tak podglądzie to. I to jest wszystko. I ja tak zostawiam na noc. Rano wstaję i jest ok. Natomiast, czym ja się ratuję? Bo wy też na pewno, jak będziecie tam retinol używać, albo już używacie, to nakładacie sobie go tutaj w całą tą okolicę. I ja na przykład z racji, że latam w pracy w koszuli, no takie zapiętej dotąd, tak ten kołnierzyk dość mocno mnie ociera o szyję. Ja mam często czerwony tutaj. Nawet kiedyś padło gdzieś tam pytanie, czy to malinka. To nie są malinki, one tutaj się pojawiają, te zaczerwienienia zazwyczaj. To jest otarcie od kołnierzyka. Po prostu retinol, no wiadomo, ma jakie działanie, więc podrażnia mnie tutaj tę skórę. Plus ja dodatkowo ruchami o ten kołnierzyk, to tutaj się robi źle. No, no niestety, no takie są uroki, tak? Natomiast dla mnie byłoby bez sensu używanie retinolu, smarować twarz tu, a tutaj nie było kołnierzyk. No to tu będę się starzał, a tu będzie powiedzmy elegancko na przykład. Tak, no bez sensu. Trzeba po prostu to przeżyć, przebodyć. A że ja tam jestem dość twardy, to nie narzekam jakoś tak mocno. Więc tak, to natomiast, jeżeli powstają takie stricte naprawdę mocne podrażnienia, takie, że zwykły krem taki okluzyjny wam nie pomaga i ta skóra naprawdę albo się mocno łuszcza, bo jest tak mocno czerwona, że aż wstyd, mam też na to ratunek, sprawdzony po sobie, co prawda dla mnie mało komfortowy, och Jezu, bo już na samą myśl aż mnie telepie, ale często nakładam, zresztą zaraz zobaczycie po opakowaniu, bo mam tego mało. Mam tę maść, Allantan Dermoline, to jest maść z witaminą F, tak? Tak, z witaminą F. I ona jest na przykład polecana też do podrażnień u dzieci, tam po pieluszce, nie? Można to tam normalnie smarować. Jego wadą dla mnie, no ale to też z drugiej strony dla mnie wadą, bo mnie denerwuje, drażni, ja nie lubię takich konsystencji, no ale skóra za to dziękuję, bo ja po jednej nocy wysmarowany tym, po prostu zaczerwienia znikają jak szalone. Ona jest dość, ta maść jest dość taka... No tłusta, no zobaczcie, to jest tak tłuste, to się tak świeci i to i tak potem to wygląda, słuchajcie, na twarzy, naprawdę. To jest tłuste, ty to cały czas czujesz, to jest takie lepiące. No ja nie lubię takiej konsystencji strasznie, ale jeżeli trzeba się ratować, no to ja to używam, jak najbardziej. Bo powiem szczerze, że są takie sytuacje, że ta zwykła niebieska wersja Allantan Dermoline sobie nie radzi. Naprawdę sobie nie radzi. Ja na przykład mam większe podrażnienia po dniach, jak używam na przykład 4 dni pod rząd retinolu i potem sobie robię powiedzmy 3 dni na odbudowę bariery hydrolipidowej. Ja ten patent złapałem od Skin Experta, już kiedyś ten kanał polecałem, ja właśnie tam się dużo rzeczy uczyłem, więc co mogę powiedzieć? No robię sobie po prostu takie kuracje, no żeby mieć, nie wiem, już nawet nie szybsze działanie, po prostu jednym ciągiem troszeczkę dłużej pomęczyć to, potem odbudować barierę hydrolipidową, także wiecie. To maść powiedziałem, jaką kremem mniej więcej też, naprawdę do retinolu nie potrzeba jakiegoś wykwintnego kremu za 200 zł. Zwykły Allantan Dermoline niebieski wystarcza, jeszcze jak używacie... A, bo jeszcze przepraszam, ja często sobie robię tak, że nakładam sobie sam właśnie retinol i czasem nie daję kremu okluzyjnego. Idę spać z tym, żeby po prostu dać takie mocniejsze działanie. Ja już następnego dnia widzę to działanie. Zazwyczaj tutaj w okolicach brody mi się łuszczy skórka, albo tutaj w okolicach nosa, nie? No to się łuszczy. Także co mogę powiedzieć? Retinol, tak to działa. No niestety. Dobra, dziobaski, było za długo gadam. Dziękuję wam za dzisiaj. Ja lecę sobie robić już kolację. No i z racji, że już nie muszę się myśleć o dodatkowym kremie, już nałożyłem, to idę w stronę łóżka po kolacji i już godzina, która jest, no późna już godzina, więc Janusz za niedługo spać, bo rano znowu piąta powódka. Niestety, nie ma czepoli. Więc dziękuję wam za dzisiaj. Pytania, jakie są do retinolu jeszcze, to pytajcie, bo ja, wiecie, nie jestem kosmetologiem, mogę czegoś nie powiedzieć, a coś was może interesować. Od razu tylko jeszcze odpowiem, jakby chciało mnie zapytać o zamienniki retinolu, jakieś tańsze niż Basic Lab. Szczerze, próbowałem dwa rodzaje innego retinolu. I uwierzcie mi, czy nie, ale ja po tamtych nie miałem takich rezultatów. Naprawdę. Jakby to już zdecydowanie ja wolę sobie miesięcznie, nie wiem, odłożyć po 20-30 zł. Bo
No to wiecie, no taka butelka to starcza na 3 miesiące. To nawet może troszeczkę dłużej, jak ktoś mniej będzie sobie nakładał. Więc wiecie, no to jest produkt, który naprawdę jest dość wydajny. To można na to uzbierać, to nie musisz takiej gotówki od razu z miesięcznego budżetu. Powiem, że czasy są ciężkie, nikt mi nie musi robić, sam się utrzymuje. Natomiast no może sobie odkładać, tak? No 20 zł w tym, 30 w tamtym, no i się suma robi i wiecie. Może być tak, że nawet uzbierasz sobie już na 1% ten droższy, a jeszcze masz ten, nie? Więc wiecie, wszystko można zrobić. Więc nie szedłbym w zamienniki. To nie jest żadna reklama, bo jak wiecie, ja nie mam żadnej tam reklamy z Basic Labem czy coś. Znaczy w sensie tam żadnej umowy podpisanej. Po prostu dla mnie z doświadczenia to działa. To działa. Dałem w tym roku kuzynce pod choinkę właśnie też 0,5%. Mimo tego, że dla niej trochę za mocny jeszcze, ale tak ułożyliśmy pielęgnację, że nie ma krzywdy żadnej, tam się nic nie dzieje, więc dobrze, żeśmy to ułożyli. Natomiast lepiej dołożyć, mieć lepsze. Ja jestem tego zdania. Także to jest moje oczywiście zdanie. I tyle. Dobra, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o perce, będzie bardzo miło. Baran się żegna i widzimy się jutro, bo mam zamiar też nagrywać.